Cześć, witajcie w 21 odcinku z serii FIFA 21 Kariera Managera Bolton. W ostatnim odcinku doszliśmy do środy 25 listopada 2026 roku. No i zaczęliśmy kolejny sezon. Przełomowy sezon, bo pierwszy sezon, w którym gramy w Lidze Mistrzów. No i idzie nam, bym powiedział, no dobrze, nie jest jakoś niesamowicie, ale jest dość dobrze. No i mamy teraz drugie miejsce po czterech kolejkach. Ligę Europy już mamy zapewnioną. A w razie czego, jeśli by nam się nie udało wejść do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale właśnie jakbyśmy wygrali z Kopenhagą, to byśmy już zrobili dość duży krok. Jeszcze jakby Lyon wygrał z Milanem, to wtedy bylibyśmy już pewni awansu. A jak będzie, to dopiero zobaczymy. Taki oczywiście mamy skład. Oczywiście też jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, wiecie dlaczego Pembele tu jest. Niestety nasz środkowy obrońca Luciano Silva doznał kontuzji poważnej i na 5 miesięcy aż wypadł, więc Pembele obecnie gra na środku obrony. Serginho Dest oczywiście nasz nowy nabytek z poprzedniego odcinka, a resztę już zawodników w miarę kojarzycie. I teraz jeszcze co się w lidze dzieje, może wam pokażę. W lidze chyba, jeśli mylę, jest dość dobrze. No jest tak, jest dość dobrze, bo prowadzimy 3 punktami nad Manchester City i Tottenhamem. Więc już możemy w sumie pewnie zaczynać ten odcinek. Pierwsze spotkanie to jest spotkanie z Kopenhagą w Lidze Mistrzów właśnie. No i zobaczymy jak nam się uda. I zaczynam szybką symulację. Jest zwycięstwo 3-0, bardzo fajnie. Lyon to nie dowiemy się jeszcze. Milan grał się, więc pewnie jednak Milan wygra. Tak myślę jednak, że tak będzie. Teraz mecz z Wolves mamy. W lidze oczywiście 6 miejsce w tabeli. No i zaczynamy na Molineux Stadium na wyjeździe. 2-0 wygrywamy. No to bardzo fajnie. No i teraz Tottenham. Nie Tottenham, co ja gadam. West Ham. Tottenham miałem tu z boku na tym. Nie wiem, co jakaś wiadomość była tu o Tottenhamie. Nie wiem, coś tu było na pewno o Tottenhamie. I właśnie pomyślałem, że gram z Tottenhamem, a my gramy też z drużyną z Londynu. Ale to nie tą samą oczywiście, tylko gramy z drużyną ze Stadionu Olimpijskiego, czyli z West Hamem. No i to jest 14 drużyna tabeli. Zaczynam to spotkanie. Jest 3-3, no dość ciekawie. Było 1-1. Potem prowadziliśmy 2-1. Nawet przez chwilę, no to wszystko tu było. Remis, prowadzenie nasze, prowadzenie West Hamu. I ostatecznie się skończyło remisem. Utrzymujemy chyba pozycję lidera. No tak, utrzymujemy. Ale to tylko jednym punktem. Teraz Watford. Nie wiem jak oni sobie jak na razie radzą. Zobaczymy. Dwudziesta drużyna w tabeli. Czyli ostatnie miejsce w tabeli. Gramy na wyjeździe. 1-1, Szabalar z jedną bramką dla nas, no bardzo słabo szczerze, bo jednak z takimi drużynami to powinniśmy wygrywać. Oferta pożyczę Stanowik, no nie będziemy go pożyczać. Odrzuć, Barisic też odrzuć, nie będziemy go sprzedawać. No i to spotkanie nas czeka. I skończyło się tym, że oczywiście najgorzej jak mogło być, bo Milan wygrał. No i teraz my chyba musimy wygrać, tak mi się wydaje. Gramy to na wyjeździe, będzie bardzo ciężko. Różnica bramkowa, no właśnie, mamy lepszą od Milanu, no ale no tak naprawdę najlepiej byłoby wygrać, bo Milan wygra z Kopenhagą. Ten mecz sobie nie obejrzymy tak szybką symulacją, tylko tu powoli. Pembele też nie zagra, Grif zagra, bo Pembele widzę, że jest bardzo zmęczony już. Więc tak, wyjdziemy na to spotkanie. No i symuluj mecz. Olympic Lyon jest oczywiście gospodarzem. Tu widzicie jedenastki obydwu drużyn. Zaczynamy spotkanie. Czarne kółeczko, to my zwykle jesteśmy białymi, ale jesteśmy teraz na wyjeździe.
Lyon też w swoich barwach ma biel, w domowych barwach. Przejmuję piłkę. Jesteśmy przy piłce jak na razie. Fajna akcja, tylko trzeba ją wykończyć i tak właśnie się to robi. 6 minuta, już Politys daje nam prowadzenie. 1-0 prowadzimy. Wymarzony początek tego spotkania. No ale oczywiście to dalej jeszcze jest 80 minut tego spotkania. Nie można się podpalać za wcześnie, bo na pewno też Lyon to nie jest słaba drużyna. Przecież Lyon na pewno się nie podda. No i tu już widzicie, że było bardzo groźnie. Nie wiem, czy nie będzie, nie będzie różnego. Jest wykop od bramki, zagrany krótko. Ładnie piłka sobie chodzi, ładnie tu podajemy. Póki co ładnie podajemy właśnie, aż do tego czasu. No i teraz Lyon, możliwy kontratak. Nie wiem, czy nie był spalony. Nie był spalony, ale była słaba wrzutka i wykop od bramki. Ponownie paje. Na razie się rozgrywam w środku pola tą akcję. Ramos przy piłce. Aj, głupia strata i to jest nadzianie się na poważny kontratak, ale na szczęście zawodnik Lyonu za mocne podanie na skrzydło i mamy out. Długimi seriami podań na własnej połowie. Teraz tutaj Serginho Dest, nie, to jest Katerbach. Jestem w posiadaniu piłki, fajny pomysł, ale niestety się nie udało. Jeszcze może teraz oddamy strzał przynajmniej, no nie, nie oddamy strzału, będzie rzut rożny. Zagramy na krótko, nie, nie zagramy na krótko, najważniejsze właśnie, utrzymać się przy piłce. Dośrodkowanie, niestety Lyon przejmuje piłkę. I teraz wielu zawodników jest na przodzie. Na szczęście udało nam się obronić tą sytuację. Nowy pomysł się tu zrodził i możliwe, że ten pomysł zamieni się w bramkę. Aj, Ramos, szkoda, że nie oddał strzału. Nie będzie przedłużonego czasu. Nie, było jedną minutę, ale kończymy to spotkanie. Kończymy pierwszą odsłonę tego spotkania. No i teraz wychodzimy na drugą, czyli na drugą połowę. Widzę już, że Benedetti i Gwardiol pewnie będą do zmiany niestety. No Benedetti będzie na pewno do zmiany. Brawo, ładnie odebrał. Już możemy teraz to zrobić i oczywiście tak jak zawsze to robimy Barisic. Gwardiol praktycznie nie ma, Łafero czy może grać? No nie może. No nie ma praktycznie tu zawodnika, który tak by mógł grać na środku obrony. No dobra, na razie jeszcze się przetrzymajmy tak, takim składem. Lyon przy piłce. Aj, teraz, aj, coś, no już naprawdę myślałem, że Paje przejął tą piłkę, ale aby mu uciekła, czy nie wiem, co się tam stało, ale jesteśmy znowu z powrotem w posiadaniu piłki. Benedetti czeka, aż go zmienimy. Szykują się powoli. Fajnie było naprawdę strzelić na 2-0, byłoby znacznie spokojniej. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Fajnie rozgrywa naprawdę piłkę, bardzo mi się tu dzisiaj podoba, jak rozgrywają nasi piłkarze właśnie te akcje wszystkie, tylko teraz niestety kolejny kontratak, kolejny. Był naciskany i nie. Spalony, nie, out dla nas. No, świetnie podaje dzisiaj. Gwardiol, no Katerbach jest bardziej zmęczony, więc Uafero wejdzie tam. W całym meczu. Znowu celne podanie. Wiem, że to też może nie ma sensu trochę ta zmiana, ale za Gwardiola wejdzie Pembele. Wiem, że. A nie, w sumie to bardzo nie ma sensu. Myślałem, że jednak trochę Pembele nie jest aż tak mocno zmęczony. Musimy właśnie, no nie, no tak nie. Musimy się przynajmniej, bo się uczyłem przy piłce, teraz będzie bardzo groźnie. Ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Ładne, udane przejęcie. Teraz nie straci piłki, ale jesteśmy tu zamknięci. Dobry pressing w wykonaniu drużyny z Lyonu. Bo teraz, no oni nie słuchają się, ale najlepiej byłaby podawali sobie nawet w obronie tę piłkę, tylko się utrzymać przy posiadaniu. Ktoś mi daje przy piłce i strata. Jedna minuta doliczona, oni już nie zdążą.
Jest, mamy zwycięstwo z Lyonem i mamy też tym samym awans. Awansujemy z Milanem. My awansujemy z pierwszego miejsca, co jest najfajniejsze, więc no, potencjalnie mamy łatwiejszego rywala w 1/16. No ale prawda jest taka oczywiście, że w 1/16 już, czyli w fazie pucharowej, już nie ma łatwych drużyn. Ogłoszono piłkarza roku i to jest Ramos. No to bardzo super, że możemy się pochwalić, że mamy najlepszego zawodnika na świecie w zespole. Będą ważniejsze mecze Griff, no jednak wolę Pembele. Na Pembele stawiać za ten czas, póki Silvy Nunesza nie ma. No tak, takim skalem wyjdziemy na spotkanie z Fulhamem, który bardzo dobrze zaczyna sezon, bo jest na razie na 7 miejscu. Ale teraz wygrywamy 2-0, bardzo fajnie. Ćwierćfinały Pucharu Carabao Cup i będziemy znowu się mierzyć z Fulhamem, tym razem będziemy na wyjeździe grać. Nie zamartwię się. Już będzie się kończył grudzień, czyli za chwilę się zacznie kolejny rok, już 2027. Naprawdę bardzo daleko zaszliśmy w tej karierze. Może sobie to spotkanie też oglądniemy, też, że to jest pucharowe spotkanie i to już jest dość zaawansowana faza tego pucharu, bo takie trzecia runda, czy tam czwarta runda to jeszcze nie jest takie ciekawe, ale już to jest ćwierćfinał, to już jest naprawdę zaawansowana faza w tych rozgrywkach. Varela Pampin jest w Fulhamie, czyli nasz były zawodnik, jeśli nie mylę, chyba że to zbieżność nazwisk. I zaczynam to spotkanie. My po raz kolejny jako ci ciemniejsi, ci jakby tak granatowi może. Fulham na razie z pierwszą akcją w tym spotkaniu. Muszą dobrze skonstruować tą akcję, a na razie to im się nie udało, bo Szabalala przejmuje piłkę i wchodzi do pola karnego. Nie, jednak nie wchodzi. Ależ teraz pięknie Ramos do Bellingama i Bellingham z łatwością umieszcza piłkę w siatce. Już w 10 minucie prowadzimy 1-0, więc bardzo super początek. Podobnie z Lyonem zaczęliśmy, tylko tam jeszcze wcześniej, bo w 6 minucie strzeliliśmy bramkę na 1-0. Tam była to jedna bramka w meczu. Myślę, że tu tak nie będzie. Myślę, że tu jeszcze jakąś bramkę zobaczymy. Najlepiej byłaby to była bramka z naszej strony. Tu może właśnie... Dobrze, naprawdę się słuchają. Znaczy, no ja im nie mówię, ale aby słuchali się to, co ja myślę. Fajna akcja, niestety jest tylko rzut rożny, nie ma bramki. Co teraz zrobi? Mamy dalej piłkę, to najważniejsze. Utrzymujemy się w posiadaniu. Out będzie dla Fulhamu właśnie. Przejmujemy piłkę? No nie, znaczy tak, przejmujemy. I teraz atakujemy z powrotem. Fajna bardzo piłka. No super, naprawdę gramy. Aj, było blisko i Ramos mógłby z główki. Tak, to rzut rożny kolejny raz krótko grany i tym razem w bardzo głupi sposób tracimy piłkę. Teraz przejmujemy. Serginho Des z piłką. Bramka Bellingham, druga swoja bramka. I prawda jest taka, że już nie ma co praktycznie grać tego. Przejdź do wyniku. 2-0 się skończyło, bo Ramos nie trafił karnego w 45. Jak już 2-0 prowadziliśmy, to musieliśmy już wygrać. I meldujemy się w półfinale, gdzie zmierzymy się albo z Tottenhamem, albo z Manchesterem City, albo z Chelsea. Czyli same bardzo dobre drużyny. Teraz zmierzymy się z Manchesterem United w lidze. Widzę, że tam zawodnikom kończą się kontrakty. To też znowu będzie trochę z tym zabawy. No widzę, że tu jest bardzo dużo. Klein, to on jest jakiś młody. Edwards, to on tu naprawdę bardzo długo już jest. No nie chciał przedłużyć, dobra. Hickman też nie chce przedłużyć. Benedetti. No Benedetti oczywiście już przedłużył. Nasz podstawowy oczywiście zawodnik. Griff myślę, że też... A nie, on... prośbę o transfer złożył. Aha, Barisic. Nie było żadnych problemów, no to dobrze. Nasz rezerwowy. Dalej, kogo tu mamy? Luis, no to też już
zawodnik, który długo u nas jest, też nie przedłuża kontraktu. Gordson, nasz junior, on przedłuża. Asensio, nasz też kolejny junior, on oczywiście też przedłuża kontrakt. Ci juniorzy, łatwo się z nimi negocjuje. Campbell też przedłuża oczywiście. Luis, czekam aż tu, oprócz Benedettiego, czy jest jakiś tu podstawowy jeszcze zawodnik? Za to tylko Benedetti z tych podstawowych. No i chyba nie będzie tu żadnych podstawowych zawodników. Jest tu wiele takich zawodników, co nawet na ławkę się nie łapią. Dość spora ilość, no tak, aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników nie chciał przedłużyć kontrakt. No to ich wybór. Ja ich tu na Hama nie trzymam. Jak chcą, to będą mogli sobie pójść. Gram z Manchester United. Przynajmniej punkt, byłoby fajnie. No niestety tym razem przegrywamy. Gabriel Jesus, dziwnie widzieć go w czerwonym stroju jakiś strzelającym dla Manchester United bramki. Teraz Everton w kalendarzu. Jesteśmy obecnie na drugim miejscu za Liverpoolem. Jeszcze chyba dwa spotkania w tym roku, tak mi się wydaje, bo jeszcze chyba Wolves i potem już chyba nie będzie nic. Gramy z Evertonem u siebie. 3-0 wygrywamy. Ramos, hat-trick, bardzo fajnie. Sprawdzę, kto jest królem strzelców tak w ogóle w Premier League. No jest nim Jesus od nas, no ale Ramos jest ex aequo na drugim miejscu z Martinezem, Jowiciem i De La Cruzem. Wydaje się, że Jesus jednak ucieka od wszystkich. Teraz gramy z Wolves, który jest czwarte, czyli Wolves naprawdę sobie bardzo dobrze radzi w tym roku w lidze. Ale tym razem przegrali z nami. Jednak aż tak dobrze nie grali, żeby z nami wygrać. Manchester United przegrywa, dość ciekawe to jest. No nie, jeszcze mam jedno spotkanie dalej jeszcze w tym roku, ze Stoke City gramy. My już wracamy też na lidera, fajnie, na fotel lidera. Gramy ze Stoke teraz na wyjeździe w lidze. I utrzymujemy się na pozycji lidera, bo Ramos zapewnia nam 3 punkty. Liverpool też zgarnia z Derby Country 3 punkty. I po pierwszej jakby części, czyli fazie tam sezonu, prowadzimy w Premier League. Kontuzja na treningu, 2 dni, a to Katerbach, na szczęście tylko 2 dni. Gramy z Forest Green, nie zagra, no ale to nie jest jakaś strata duża, bo to jednak nie jest bardzo ważne spotkanie z tym Forest Green Rovers. 3-0, Ramos strzelił się hat-tricka. Półfinał Pucharu Carabao Cup z Chelsea. Pierwszym sobie przesymulujemy, a drugi sobie oglądniemy. Po pierwszym 3-2 wygrywamy. Bardzo ciekawe spotkanie. A szkoda, że Chelsea aż 2 bramki sobie u nas strzeliło. Widzę, że chyba z Liverpoolem mamy następne spotkanie. To ja się cieszę, że tak szybko mamy tak ciężkiego rywala, bo ja wolę, nie chcę mieć tych trudnych rywali na sam koniec kalendarza, bo w poprzednim sezonie. Fale transfer do innego klubu, no to do Dynamo, czyli do rumuńskiej drużyny, może iść jak chce. Oczywiście nie możemy go zatrzymać. No i zaczynam spotkanie z Liverpoolem u siebie. Niestety porażka 2-0. To jednak jest już klasowe światy. Światy klasowej, zawsze się mówiłem, ile światy klasowej. Drużyna oczywiście, dobrze, przejdźmy dalej. No właśnie, ja sobie tak patrzę, czemu mi nic nie idzie w kalendarzu, a nie kliknąłem dalej. Fale jednak nie zmieni barwa, a czy jednak się nie dogadał z tym Dynamo?
czyli pozostaje dalej u nas. Drużyna roku 2026 UEFA ogłoszona. Bramkarz, no to ja tylko będę patrzył, czy jest ktoś od nas. Jest tylko Ramos, no i Ramos Mbappa, jeszcze duet napadu. Niesamowita drużyna. Byłaby to niesamowita, naprawdę, drużyna i ten napad byłby niesamowity, najlepszy zdecydowanie na świecie, Ramos i Mbappe. Gramy z Southampton teraz, 12 drużyna w tabeli, na wyjeździe gramy. Jestem ciekawy, kiedy Silva Nunes wraca do nas, możemy sobie to sprawdzić. 3-0 wygrywamy na wyjeździe. Teraz gramy z Chelsea w lidze. No i rozgrywam teraz spotkanie właśnie z Chelsea na wyjeździe. 2-2, no to w sumie nie tak źle. Liverpool wygrywa 3-1 z Wolves, czyli troszkę się od nas oddalą. Mamy teraz spotkanie pucharowe FA Cup ze Stevenage. Falę otrzymał od Miami FC chyba. Pewnie to sobie może w sumie takiej ekskluzywnej drużyny pójść. No i rozpoczynamy to spotkanie ze Stevenage w czwartej rundzie pucharu FA Cup. W dwóch meczu 5-3, nie wiem o co tu chodzi, wygrywamy 3-0. No i widzimy, że Manchester City i my jesteśmy bliżej do finału, jak na razie po pierwszych meczach, ale właśnie po to jest dwumecz, żeby dopiero się dowiedzieć po drugim meczu, kto awansuje. Fala jednak nie zmieni barw, aha. Dobra, to zaczynam to spotkanie z Chelsea. Może Griff zacznie jednak, bo widzę, że pan Bale dość zmęczony jest. No i zaczynamy powoli to spotkanie. No i zaczynamy. Po dwóch meczu, czyli po pierwszym meczu 3-2, my jesteśmy białymi kółeczkami, czyli obecnie Chelsea przy piłce. Wiadomo, że na pewno będą chcieli jak najszybciej wyrównać stan dwóch meczu, tego się trzeba spodziewać. No i teraz głupia bardzo strata, daliśmy Haalandowi przez chwilę piłkę prawie sam na sam. Chelsea dalej w natarciu. Havertz ma piłkę, co teraz zrobi? Dobra, naprawdę teraz dobre odebranie wykonania Atkinsona. No, może to teraz pędzi skrzydłem Politic, nasz kapitan. Oddaje Destowi piłkę. No dobra, i Dest niestety nie wiem co zrobił, ale out dla Chelsea. Havertz, Haaland. No i Chelsea atakuje skrzydłem teraz. Schodzi do środka zawodnik. Mamy piłkę. Widzę, że Politis tu bardzo dobrze dzisiaj współpracuje z Destem. No i teraz, no na szczęście zdobyliśmy tą piłkę z powrotem, bo mogliśmy się na bardzo groźny kontratak nadziać. No tak, to teraz rozgrywam sobie piłkę i ta szansa 1-0, niestety Kepa broni. Rzut rożny, może oddajmy strzał z daleka, oddajmy strzał i jest 1-0. Ja myślałem przez chwilę, że nie ma bramki. Jude Bellingham w 31 minucie daje nam prowadzenie na 1-0 i w dół meczu mamy 4-2, więc daje nam bardzo dobrą sytuację. No ja myślałem, że to jakoś przeszło nad bramką i nawet nie zareagowałem tak bardzo, a potem dopiero zobaczyłem, że 1-0 się pokazało. No to super, tylko najlepiej tak po pierwszej połowie dotrzymać to prowadzenie 1-0, nie dać sobie strzelić. Teraz kolejna szansa na bramkę, tylko właśnie my nie musimy się tak bardzo śpieszyć, możemy powoli rozgrywać tę akcję. Tak właśnie teraz robimy.
I ta szansa 2-0, tak prosto, Benedetti. No i w sumie przechodzimy do wyniku. 2-2, o kurde, to Chelsea jednak wróciło, ale w dwumeczu 5-4 i o, będziemy ostatecznie grać w tym finale. Nie wiadomo jeszcze z kim, czy Manchesterem City, czy z Tottenhamem, bo drugi mecz jeszcze nie rozegrali. Ale za chwilę się... Znaczy nie wiem kiedy, w sumie w lutym chyba jestem, czy w marcu, na początku marca jest finał Carabao Cup. Na razie nie mamy co się martwić, mamy przed sobą Leicester City w lidze. No i zaczynamy to spotkanie. 3-0 wygrywamy. Przełożone spotkanie. My żadnych transferów nie będziemy robić, więc sobie przejdziemy tutaj do 1 lutego. Ile my tam mamy? Mam 56 milionów i 500 tysięcy. Nawet szczerze nie wiedziałem, że aż tak dobrze się u nas powodzi. Ale to wszystko zostanie na następny rok. W następnym roku pewnie zakupimy sobie... No możliwe, że jednak Szabala trochę za słaby jest. No niestety, no nie wiem, może Benedetti, może damy szansę Szabalali. Bo on jeszcze tak jednak wygrywa tym wiekiem właśnie z Benedetti. A zobaczymy to dopiero w następnym sezonie, jeśli w ogóle będzie, no bo możliwe, że wygramy Ligę Mistrzów w tym sezonie i nie będziemy musieli robić następnego sezonu. To szczerze wątpię, no ale zobaczymy. Ostatnie treningi, nie wiem czy nawet nie przed meczem Ligi Mistrzów, bo chyba zawodnik wraca po kontuzji i to jest świetna wiadomość. Luciano Silva wraca zaraz przed fazą pucharową Ligi Mistrzów. Jeszcze będzie jedno spotkanie ligowe przed tym meczem. Greenwood widzę, że bardzo realistycznie wygląda tutaj na zdjęciu. Z Evertonem będziemy teraz rozgrywać spotkanie. Chyba na wyjeździe, tak. Luciano Silva wraca. A nie, bo Pembe tu jeszcze jest. Sprawdźmy jak tam zdrowiem. Luciano Silva już ma super, no to... Dobra, nie wiem czemu overall nie spadł w dół, przez to, że właśnie był kontuzjowany. Szybka symulacja. Jest 1-0, Ramos z bramką. I teraz Liga Mistrzów chyba, jeśli się nie mylę. O tak, Liga Mistrzów się szykuje przed nami. Będziemy grać z Lazio. Nie wiem, jak sobie Lazio poradziło, ale musieli skończyć na drugim miejscu w fazie grupowej. W sumie możemy to sprawdzić. Faza grupowa, jak sobie Lazio poradziło. I z kim byli w grupie? Z Barceloną, Dynamo Zagrzeb i Lokomotywem Moskwą. Więc nie dziwię im się, że nie udało im się wyjść z pierwszego miejsca. Ale to dla nas nie jest jakoś ważne. Czyli faza pucharowa już przed nami, ale to będzie dopiero w następnym odcinku. Bo nie chcę zaczynać tej fazy pucharowej jednego meczu w tym odcinku, od drugiego w następnym. Więc całą fazę pucharową zaczniemy sobie w następnym odcinku. Więc dzięki wam za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!